Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony API 2001. Razem ze mną jest Jadakas 21. A dzisiaj będziemy opowiadać sobie. Opowiadać. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą sagę oglądania najwspanialszego anime 2021 roku, jak i najwspanialszego anime w ogóle w historii anime, czyli XR. Dokładnie. Zaczynajmy. Czekaj, ale to Android. Nie powinien odczuwać smaku, węchu tych rzeczy, więc czemu je? Akira. Nie. Nie dobra, wciąż nie jestem w stanie na moim pacie, jak po prostu tak stoi. Nie! Ta laska jest w 3D, a cała reszta. Jo, tak. Boże, nie! Swoją drogą, czy tak się wiesz obrazy? Bo ja bym miał wątpliwości. A to już inna sprawa, ale. Matko Bosko, on znowu mi patrzy w moją duszę, nie! W zasadzie w Exile tak naprawdę są tak dziwne, cały świat w sumie jest na tyle dziwne, że wieszanie obrazów mogłoby nawet być tak dziwne, że się nie zdziwił po prostu, czemu tak jest. Ten żołnierz w białym mundurze cały czas mam wrażenie, że mi patrzy w duszę, serio. Z każdym razem jak ja go widzę, to ja kurwa jestem przerażony. Zresztą lubię jak stoją, tak wiesz, w jednej pozycji cały czas. Czy ile oni będą się jeszcze całować? No come on! Słuchaj, fanservice, bo inaczej nie przyciągniesz. To samo było w mandze, gdzie okładki mają Almę tak naprawdę nagą, wiesz, bo inaczej nie przyciągniesz ludzi. Ja takie, na co się patrzysz? Nie wiem, wydaje mi się, że to postacie wpatrują mi się w duszę, jak już. Tylko ten dym, Zaczną się już efekty dymu. Nie. Powiedz mi. Te ubrania wyglądają jak jakieś rozpikselizowane coś. Serio, tekstury jakby się rozpikselizowały jakieś, albo nie dodawało jeszcze coś z Cyberpunka naszego kochanego. Było te... kurwa mać. I co zrobił po śmieci? Przeczył ganie się. A wiesz, w ogóle... Władzy ten nowy Splinter Cell. Jakby jeszcze to było jakoś, nie wiem, wśród trawy, ale nie, po prostu tak na ziemi, żeby każdy prawie widział. Bardzo. Ja rozumiem ciemno, ale no kurwa. Ej, zobacz, no Android, no Android, wow, silny przekaz, no Android. Kurna, Detroit Become Human się odzywa. No w sumie Detroit pod tym względem jest lepszym. He's in, boys! He did it! He said it! Ten obraz, tak po prostu jeden pojedynczy obraz już nie. No właśnie, co do tego, to mam pytanie, czy w domu, czy jeżeli budujesz dom, jeżeli nie wiem, masz jakieś mieszkanie, to nie wiem, czy przypadkiem nie chcesz go jakoś umeblować, żeby, nie wiem, jakoś ładnie było, jakieś przyjemnie było, żeby ściany nie były jakieś puste, żeby coś tam rzeczywiście było. A zobacz, jeżeli
Jemniesz sobie wielką chawilę, to chyba tym bardziej. Raczej masz kasę na umeblowanie domu, co nie? Jakieś tam, nie wiem, można jebnąć zbroję, można jebnąć jakieś, nie wiem, żyrandole na maksa, kurwa, jakieś stoły potężne, a tutaj co mam? Kurwa, kurwa, pojedynczy obraz, come on. Jest lepiej, że on jest tak po prostu w cieniu schowany, więc nawet nie eksponujesz go jak ten jeden obraz, podobiznę siebie, nie, po prostu gdzieś tam w rogu. A jeżeli on skrywa jakieś ukryte pomieszczenie, to jest najgorsza możliwa kryjówka, bo jest aż zbyt oczywiste. Boże, właśnie zdałem sobie sprawę, że coś takiego jeszcze by można było zrobić, to już w ogóle by było XD. Zwłaszcza, że to wygląda mi na hol główny, że dobra, ja jeżdżę pod latarnią najciemniej, ale kurna mać, no kto pod holem, kto przy takim holu głównym by chował ukryte przejście? Jeszcze brakuje, żeby z tego obrazu teraz oko się poruszyło i że ich śledzi. Kurajna, akari wa... Okej. To by w ogóle tłumaczyło, jak patrzysz na te maszyny, czemu ma taki kolor ubrań. Swoją drogą ja się chciałem zaznaczyć, że kurna, kto tworzy maszyny w kolorze bordo. Kolorze bordo w centrum miasta. To jest gusto. Znowu, skąd się bierze ten dym? Serio, to nie wygląda fajnie, ani nie ma sensu. Oni chcą po prostu ukryć niedoróbki montażowe i animacyjne. Co i tak nie pomaga. Sceny akcji. Oh yeah. To mi się podoba. O to chodzi. O co? No spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. To wygląda jak cutscenka z gry, albo po prostu jakiś przejęcie, gdzie masz click tam event, serio. Yo, kliknij X. Press X tu zadać kopa przeciwnikowi. Ładne. I to było to. Boże, nie! Chyba nie! Nie, 2D i 3... Nie. Na ten moment ja już nie wiem, czy tańczę w tym serialu jest 2D czy 3D, szczerze. Absolutnie nie mam pojęcia, oba są na równie pewnie niskim poziomie, jeśli budżetowym. To jest rewelacyjna organizacja, przychodzi do... Czekaj. Popatrz na ten wybuch na prawo. Kolejne asety wklejone z Windows z Movie Makera z nagryzkami. Słuchaj, ej, ten dym jest kurwa przez cały odcinek, mnie już to zaczyna denerwować. Czekaj. Przeanalizujmy klatka po klatce. O! Okej, dobra, w ogóle piękna właśnie rakietac, nie? Znikła! Czekaj, no kurwa, zobacz, no kurwa. A! Kurwa nie. No po prostu... Wybuchła dopiero, kiedy wpadła pod maskę samochodu. O Boże, co za bieda. Czekaj. Tu jest scena i są wszystkie te roboty, te w kwestionowalnym kolorze bordo, znaczy bordo, to nie jest bordo, kurna. A tutaj ich nie ma. Oni byli dookoła tego robota. Wymazane. Jak to kurna działa? Mówię, no, to nie chodzi o to, że się rozumiał, to masz po prostu doświadczyć to. Bardzo doświadczyć, kurna, tylko chciałbym coś wiedzieć i ogarniać, jak działają prawa w tym uniwersum, bo na ten moment widzę, że nie działają żadne prawa. Ani logiczne, ani potem fizyczne, ani... To się dzieje już, łącznie z byciem potencjalnym przez Tia i zostaniem jednym mózgiem, który może zwalić ludzkość, to nie doszukuje się sensu nawet. I ja nawet nie rozumiem szczerze, czemu dym, w sensie... On nie zasłania nic, co nie? I nie sprawia, jak ta scena wygląda. On się w ogóle nawet nie porusza, jak się poruszają kadry. On jest dosłownie wklejonym asetem
na cały... No ma jeszcze więcej tych robotów, weź. No. Ten dym dosłownie, on się porusza razem z obrazem i on się tak... On stoi dosłownie. To dosłownie się nie przemieszcza jakoś, tylko kurna porusza się cały czas. O kurna. O nie, ten wybuch. Kurwa, ten wybuch, ja pierdolę. Zamiast uciekać się na przykład... Dobra, gorzej jakby to miało ich trafić, bo wtedy by nie powinni uciekać tak na prosto, co nie tylko na boki, ale... I tak. Brak mi słów, po prostu brak mi słów na to, jak to, jakie to jest gówniane. Nie, to by się było piękne. Ten krzyk. Czekaj, ta pięść! Ta pięść, czekaj, kurwa mać. Jeszcze raz, muszę to zobaczyć. Nie. Dobrze, także przejdźmy do recenzji. I jak ocenisz trzeci odcinek naszego najukochańszego anime na świecie? Byłem trochę więcej konkretów, więcej pada to Rexa i tak dalej. Natomiast tak, raczej jakby to ująć, to wciąż mimo wszystko jest ten schemat, że jest jakaś nowa sprawa do rozwiązania, co nie, oni coś tam się robią, a później tak się kończy jedną wielką bitką, co nie, tym razem trwają co dwa odcinki, a nie jeden jak wcześniej, co nie. I tym razem z Ku Klux Klanu mamy bitkę na ulicy i w ogóle... Nic teraz nie... mamy kolesia z bardzo kwestionowanym stylem ubierania się. Nie, ale też mnie zastanawia ta ulica, jakby nikt tutaj nie mieszka, w ogóle w tym mieście jakby wydaje mi się, że nic się nie dzieje, jeśli chodzi o takie cywilne życie, co prawda jasne, mieliśmy praktycznie apokalipsę już wtedy, wiadomo w którym roku, co nie, i grani na przykład to biedne dziecko z drugiego odcinka z Ku Klux Klanu, ale... Tylko, że no to było 10 lat temu i już tylko trochę się tam naprawiło, wie, co prawda wspomnieli, no, że tam świat jeszcze nie zdążył. Te budynki no właśnie stoją między innymi, to po pierwsze, a po drugie no come on, w sensie, no dobra, niby jest wieczór, jakaś tam pewnie noc i tam no pewnie sporo osób jest pochowanych po domach, no ale kurna, no jednak jakieś osoby mimo wszystko tutaj powinny być na tych ulicach, to nie jest jakiś Fallout, gdzie nie ma, gdzie kurde jesteśmy po apokalipsie i po prostu w domówkach. Jedyne logiczne to, że po prostu nie chciało im się animować ludzi, bo byli zbyt leniwi. W sensie, kwestie out of universe, no to nie chciało im się animować. Kwestie in universe, ktoś kurde zamknął ulicę, żeby nikt nie przychodził. Jo, ale... Za mało tu w świecie jest. Nie trzeba by jakiś ciekawy, ale za mało. Przez to w ogóle zastanawiam się przynajmniej na tym, jak do tego wszystkiego doszło, ale... Co? Kto? Jak? Żyje? O co chodzi? W sensie świat to jest takie typowe generik przyszłość, taka nieoddalona nieco od nas, że tam no jeszcze... To jest przyszłość, taka bliższa naszemu, to nie jest 2077 przykładowo, tylko no właśnie ten 2030. No i tam to wygląda jakoś spoko, jakoś może tak nie, w kilku następnych latach dojść, ale no kurde, no właśnie, to jest jeden problem, że to jest taka generik, wielka metropolia, albo mamy USA, albo mamy Japonię, no to się dużo sobą nie różni, gdzie mamy kurna roboty, gdzie mamy kurna hologramy, gdzie mamy jakieś super wszczepy. To jest dosłownie setting jest najbardziej generic, jak się tylko da. Tylko to jest problem, że oni nie są w stanie budować tego świata, bo ja jako widz nie jestem w stanie mniej więcej powiedzieć, na ile technologia byłaby tu w stanie pójść do przodu, w sensie z poprzedniego odcinka i pierwszego bym zupełnie nie wywnioskował, że w tym świecie istnieje technologia, która pozwala wymazywać przestrzeń. Co nie, jakby to są takie podstawowe błędy. Nie jestem w stanie ocenić, co jest tutaj możliwe, a co nie. No dokładnie. Zwłaszcza, że w zeszłym odcinku mieliśmy jakieś wybuchanie osób, teraz mamy jakieś wymazywanie innych.
w następnym odcinku nie wiem, co będzie, kurna. Jeśli się zaczynam bać, że gdzie oni chcą z tym iść. No się okaże, że ten tutaj gościu właśnie Ogry, kto się nazywa, w ogóle świetne imię. Nie wiem, potrafi kurka bombę nuklearną wysłać. Tak całą Japonię wysadza. Tak. Wróg zostanie zabity, to jest najważniejsze. A generalnie no fabularnie właśnie też tak średnio się coś dzieje. Głupie idzie im to ustanawianie jakoś. Historii do tego postacie daje są nudne. No ogólnie 2 na 10 i bawiłem się no chyba tak jak zwykle. No to już wyjęłaś mi w sumie wszystko, bo CGI wciąż jest gówniane, jak widać. Wklejanie asetów do jakiegoś moviemakera, no kurna mać. To jest produkcja za Crunchyrolla, wielkie anime, które miało kiedy podbijać ich platformę. Mamy gówniane 3D, mamy gówniane 2D, mamy gówniane wklejone efekty specjalne, jak właśnie ogień czy dym. Postacie są nieciekawe, w sensie serio, ja tu wciąż na serii, ja tu wciąż poza Akirą i Albą nie wiem, jak reszta się nazywa. Ja jeszcze zapamiętałem Elmire z tego odcinka. No to ja już nawet, no to kto to był, bo ja już nie wiem. Ta służąca pokoju. Służąca, okej, okay, no to dużo pokazuje. Także no, kurna no, 2 na 10, bo w sumie jedyne co plus, no to... Czekaj, w sumie jaki plus jest? No w sumie właśnie. Czekaj, no właśnie... Zawsze dało się gorzej? No w sumie... No nie, no tylko, że to jest do tyle moment najgorszy odcinek, bo o ile poprzednie dwa były jeszcze jak... Bo poprzednie dwa odcinki były przynajmniej jakoś super bekowe, w których można było się pośmiać. Ten odcinek był kurwa nudny i w dużym stopniu trochę bekowości... Więcej. Trochę bekowości było, ale jednak no, nie. Ale spójrz na to, chociaż było coś o Eksa, a w drugim odcinku aż kuku wklęłam, bo którym nic się nie stało. Jasne, tak, tylko że było o tym Ekstra, tylko co oni tam powiedzieli? Powiedzieli, no się, a pogadajmy Ekstra. No nie no, jesteście naszym rywalem na rynku, wypad, proszę, tam są drzwi, wypierdalać. To już, nie wiem, no, szczerze, wydaje mi się, że to jest tak już podobna jakość, że będę do niej przyzwyczajony przez całe odcinki. Nie, w sensie, no. No i tak właśnie wygląda męczenie się przy Ekstra. Tak, mamy jeszcze 9 odcinków przed sobą. Ja. Powinniśmy jeszcze nagrać reakcję do pierwszego, ale no nie byłaby już, nie byłaby prawdziwa, więc no nie nagramy raczej. No, to prawda. Zresztą, że oglądaliśmy osobno, to jednak. Tak. Tym samym dziękuję za oglądanie. Ja byłem April 21. Ja tak Gaz 27. Do następnego odcinka i cześć.